Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj po raz kolejny zafarbuję swoje włosy na jakiś ciekawy kolor. Dzisiaj to będzie fiolet. Zaraz do tego przejdziemy, ale na wstępie chciałabym Wam bardzo podziękować za bardzo pozytywny odbiór filmu, w którym farbowałam włosy na różowo. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zostawię Wam takiego linka na końcu, taką kartę aktywną, w którą możecie kliknąć i wtedy obejrzeć ten film, albo po prostu wejść w linka pod spodem. Także dzisiaj przechodzimy do farbowania włosów sprayem, czyli czymś, co zafarbuje nasze włosy po prostu raz, dwa. I dzisiaj będziemy testować fioletowy spray do włosów kolorista One Day Color. Ja wzięłam kolor Lavender Hair. To jest jednodniowy kolor w sprayu, zmywa się po jednym umyciu włosów, szybko wysycha, natychmiastowy efekt, widoczny na wszystkich odcieniach włosów. Skoro ma być do wszystkich rodzajów włosów, to spróbujemy również na czarne, na brązowe. Mamy tutaj też sporo blondów, także nie przedłużając, przechodzimy do testu, ja się tylko przebiorę. Powiem Wam, że ta wersja bardzo mi się podoba, ponieważ ona daje możliwość na przykład zafarbowania włosów, nie wiem, na piątkowy wieczór, ewentualnie na jakichś koloniach. Potem sobie zmywacie i idziecie spokojnie na drugi dzień bez kolorowych włosów. Wiem, że mi było bardzo trudno się przyzwyczaić do tych różowych. Przyznam szczerze, że nawet potem tak się przyzwyczaiłam, że chciałam zafarbować tym różowym permanentnym, ale niestety lustrzanka oddaje go jako czerwony i mam problem przy obróbce filmów. Dobra, będę farbować te włosy bliżej twarzy, ponieważ to jest instant kolor, no to zależy nam raczej nie na farbowaniu całej głowy, tylko właśnie na ewentualnie jakichś tam pasemkach. Tak mi się wydaje, że raczej do takiego celu. Dobra, najpierw zaczniemy może od tych końcówek. O kurczę. Dobra, musiałam jeszcze zabezpieczyć podłogę, na której farbuję, bo boję się, że ta farba opadająca po prostu zabrudzi mi tutaj wszystko z wokół. Więc... Ach. Powiem Wam, że mam wrażenie, że ta farba ma duży rozbrysk. Ale tak jakby, jak trafia w kartkę, to ją farbuję. O nie, dobra, idzie. Ale bardziej bym to nazwała niebieskim niż fioletowym. I bardzo dużo musi iść, jak widzicie, żeby coś chwyciło. Dobra, na kartce teraz się pojawia taki fioletowy z różowym przebłyskiem, niebieski. Taki bardzo nieoczywisty kolor. No i na kartce muszę Wam przyznać, że wygląda to naprawdę ciekawie, jak widzicie. Ale niestety na włosach... chociaż właściwie... Dobra, przefarbuję jeszcze może to całe pasmo po prostu do samej góry i rozczeszemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, włosy już przeschnęły i będę z Wami w 100% szczera, kolor jest bardzo ładny. No jak widzicie, jest to po prostu taki delikatny fiolet, który na pewno jest widoczny i jest widoczny zarówno na tych jasnych włosach, które mam na dole. Oczywiście mam wrażenie, że jest on bardziej fioletowy w tych pasmach, które mam bardzo mocno wyjaśnione, ale jest naprawdę bardzo dobrze widoczny też na moich czarnych włosach. Także super, pomogłam Wam zrobić pokrojowy test dla wszystkich rodzajów włosów, ale to pasmo, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli macie włosy, które się kręcą, no to tak jak widzicie, ono się po prostu zmoczyło i lekko się pofalowało. Teraz je wyczeszę, bo te włosy są po prostu posklejone i myślę, że jeżeli bym je miała pokręcone na przykład na lokówce, to mogłabym je spsikać i tak zostawić, no ale jak widzicie, to pasmo sobie tak lata sklejone, więc przeczeszemy je teraz i zobaczymy, jak z intensywnością koloru. No i tak jak widzicie, niestety, ale kolor po rozczesaniu no jest widoczny, bo nie można powiedzieć, że nie. I te włosy są w dotyku takie dziwne i na nich widać, bo ta wersja, jak widzicie na kartce, jest taka błyszcząca i te elementy brokatu widać. Widać też je niestety na mojej ręce w momencie, kiedy przecieram włosy. Czyli ta farba po prostu będzie nam się ścierać w momencie, kiedy jej używamy. Na pewno nie nosiłabym do niej białych rzeczy, bo po prostu myślę, że będziecie mieli... Oczywiście to się pewnie spierze, ale będziecie po prostu brudni. No szczerze powiedziawszy, efekt nie do końca mi się podoba. Teraz jak przerzuciłam to pasmo, to widzicie, jak inaczej zachowują się moje naturalne włosy, a jak zachowują się te zafarbowane. One się tak dziwnie napuszyły. No mówię, musiałabym mieć chyba pokręcone włosy, bo w momencie, kiedy je popsikałam i rozczesałam, to po pierwsze efekt znikł. Mam całą szczotkę fioletowo niebieską, całą rękę fioletowo-niebieską. Koszt tej puszki to też jest jakieś 30 zł, także myślę, że na coś większego niż ewentualnie piątkowa dyskoteka, niż jakieś ewentualnie impreza ze znajomymi, kiedy chcemy ich trochę zaskoczyć. Ewentualnie naprawdę zastanawiamy się nad zmianą koloru. Ja na to jedno pasmo zużyłam ponad pół opakowania, więc wyobraźcie sobie, jakie to jest. Myślę, że gdzieś tyle tego zostało. Także dla mnie, powiem szczerze, lekki bubel. No bo sami zobaczcie, ani to nie jest jakoś bardzo widoczne, ani z tej strony, ani z tej. Jestem ciekawa, kiedy będę miała od tego brudne czoło. Na tych czarnych włosach mam wrażenie, że jakoś się bardziej nawet trzyma. No ale nie jestem zadowolona z... Za tą kasę wolę zafarbować jednak na 2 tygodnie tą koloryzacją na stałe i wtedy mogę robić z tymi włosami co chcę. Tych na pewno nie pociągnęłabym teraz już prostownicą, no bo czuć na tym taki produkt. Myślę, że po prostu zniszczyłabym sobie prostownicę, ale faktycznie chyba lepiej widoczne jest to na moich czarnych włosach niż na tych na dole, ale w dotyku te włosy są straszne. Te włosy w dotyku mogłabym porównać do tego, jakbym miała za dużo jakiejś gumy takiej fryzjerskiej położonej na włosy, także... Dla mnie niestety bubel. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam was w lipcu na filmik, gdzie zafarbuję te włosy, ale już tą normalną farbą na fioletowo. Także dziękuję, do zobaczenia, pa pa!